Cześć, witajcie moi trepersi. To Mariusz Pepe z tej strony. Prawdopodobnie przedostatni już filmik. Cześć, witajcie. W masce i na tle tak małych sadzonek, bo słuchajcie, robią się cieplejsze już dni bardzo pomału, także myślę, że to będzie wszystko fajnie wyglądało i już dzisiaj też będzie koniec już takich porad, że tak powiem, na wypadek kryzysu, na wypadek sytuacji, w której przyjdzie nam żyć, jeśli chodzi o na przykład co jeść, żeby przeżyć głód. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki materiał, bo przeglądam internet, dziennie spędzam, praktycznie spędzam nawet godzinę, półtorej, oglądam różne rzeczy, nie tylko jakieś duperele, jakieś intery, jakieś takie gry, słuchajcie, ale bardziej filmy, materiały, które usiadają, w jakim sumieniu czasu żyjemy w tej chwili. Otóż słuchajcie, moi drodzy, dużo jest na temat... Czekaj, tylko muszę uciszyć moje pieski, momencik. No, już jestem, słuchajcie. I po prostu uważam, że każdy z nas powinien się przygotować tyle, ile może. Ja nie mówię, że tu każdy musi mieć 20 arów ziemi, słuchajcie, bo ludzie mieszkają w blokach, mieszkają w wielkich molochach, wynajmują małe domki, gdzie mają kawałek strychu, kawałek, słuchajcie, piwnicy z dostępem do okna i światła lub niewielki ogródek. Ale teraz co mówię tutaj, praktycznie cztery warzywa, cztery rośliny, które zawsze warto naprawdę bardzo tanim kosztem sobie wysadzić, posadzić. Nie wymagają super gleby. Naprawdę na piaszczysto gliniastej glebie rosną ziemniaki, słuchajcie, uprawiają rolnicy zboże, żyto, pszenicę, buraki, kapustę na ziemi takiej, jaka jest na polu. To nie jest ziemia, że ktoś przywoził w workach super ogrodniczą, próchniczą, jakąś ściółkowaną, cudowaną, wysypał tam. Nie, to jest takie, jak Pan Bóg stworzył. Przyjdą deszcze, przyjdzie kombajn, przyjdzie traktor 4 razy. Przerobi się skiby, bierze się plony, posadzi się i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, to jest najprostsza rzecz. To jest białko. To są rośliny strączkowe, to jest akurat fasola jaś. Ktoś chyba powiedział, a taką ze sklepu, panie, taki mały jaś, to nic nie urośnie. Gówno prawda, urośnie. Tylko trzeba poczekać, nie 4-5 dni, tak jak we wodzie się robiło na biologii w szkole podstawowej. Tylko trzeba poczekać 2-3 tygodnie. W dużej donicy, słuchajcie, 15-20 litrów, 4-5 takich nasion i naprawdę mamy fasolę. Zresztą na gazie, na wodzie to też urośnie. Może nie będą takie ładne owoce, nie będą zawiązywane dużej ilości pąki kwiatowe, ale już w ziemi będzie. I słuchajcie, takie coś, to mamy białko. Zupę można robić, fasolę i tak dalej. Druga sprawa, na temat ziemniaków, to już był film. Takie ziemniaki właśnie, nie bardzo zniszczone, ale takie są bardzo fajne, bo tuż on chce już rosnąć. Tutaj możemy go ciachnąć na pół i mamy dwa elementy, dwa, że tak powiem, materiały na przyszłe ziemniaczki. I mamy dwie pory sadzenia. Możemy robić to na przykład na jesień, w październiku, listopadzie. Ten mamy na wiosnę zbiór. Możemy zrobić to w marcu, w kwietniu. Będziemy mieli na jesień ziemniaki, słuchajcie, w workach, w doniczkach lub nawet możemy to zrobić, jeżeli mamy te choćby 10 metrów kwadratowego ogródka, przekopać sobie to, one głęboko nie rosną, słuchajcie, żeby tylko były przykryte. O, tyle minimalnie zostawić gdzieś, to już jest fajna sprawa. Jak będą bardziej rosły, będą większe gdzieś kłącze, bo wiadomo, w piwnicy trzymamy ziemniaki, to czasami rosną aż metr, one marszczeją. Ale te metr mogą się tak szybko nie przejść. Lepiej, że ten ziemniak był fajny, 4 fajne ziemniaki niż 6 dziadowskich zgnitych. Także kartofle, jedna sprawa, słuchajcie, 4 ziemniaków, możemy mieć 25 ziemniaków na jedną skromną, tak powiem, szczupłą osobę. Jeszcze jeden, 4 takie ziemniaki, to jest 30 deko, 35 starczy na obiad. Do zupy się daje jeszcze mniej. Mamy fasolę, mamy ziemniak, słuchajcie, takie coś. To jest materiał na cebulę dymkę, to jest akurat z Holandii. Nieważne jaka tam firma, ja to kupiłem za 3-4 zł, to jest 250 takich małych cebulek. I słuchajcie, one w tej chwili są miękkie, one już wymagają wsadzenia, tu puszczają korzonki. Zakopujemy ją, wystawiamy tylko dziubek. To nawet może być, kurde, woda z piachem. No nie wiem, przesadziłem. Normalna ziemia, taką jaką mamy w ogródku, wsadzamy. Słuchajcie, co 8 cm, co 10, możemy zrobić co 6. I słuchajcie, co się dzieje, tu nie puści nam dymka do góry. Nie, ta cebula będzie się
rozszerzać. Ona ma w tej chwili centymetr półtora. Ja myślę, że 3-4 cm to jest minimum. Mamy już cebulę do jajecznicy, cebulę na chleb, czy cebulę do zupy. Także słuchajcie, po trzech tygodniach od wysiewu, od posadzenia, bo tu nie wysiewamy nic, mamy już 3-4 cm cebulę. Jeżeli będziemy dalej ją trzymać, to cebula zaczyna nam już o 5 cm zaczyna nam puszczać tutaj szczypior. I możemy ją pędzić dalej w ziemi, na przykład na dymkę. I ona wtedy będzie tracić tutaj właściwości swoje, bo będzie brać składniki pokarmowe na tą dymkę już z cebuli, z tej bulby, że tak powiem, nie? A z kolei jak mamy takie cebulki tutaj, o jak w worku, to takie cebulki już praktycznie możemy albo zjeść, albo sobie pokusić i na przykład tak jak ja robię tutaj w kieliszku z wodą, dwa razy dziennie, rano i wieczorem zmieniam, pędzę sobie na szczypior. Ja lubię dużo kuchni chińskiej, koreańskiej, do jajecznicy, do różnych potraw, to się tnie, to odrasta. Jak będą super warunki, to nam puści piękną taką długą łodygę i będzie kwiat. A jak będzie kwiat, go wysuszymy, to potem mamy nasiona, z którego możemy posadzić. Także słuchajcie, to są tanie rzeczy. Tak jak mówię, taki woreczek 3-4 to jest 250 cebul. No nie mówcie, że w ciągu roku zjecie 250 cebul, bo na cebuli nie można funkcjonować. Dzisiaj będzie krótki filmik. I ostatnia rzecz, to też warto mieć marchewkę, już niestety musimy sobie kupić za złote czy 2,50. Mamy nasionka bardzo małe. Wysiewamy to wcześniej, bo wysiewamy to, możemy to wysiać już, słuchajcie, na jesień, bo w grudniu i będziemy mieli marzec, kwiecień, może bardziej maj, czerwiec już małe marcheweczki, słuchajcie. Jak ktoś chce się jeszcze ma jeszcze jakieś więcej możliwości, to już może się pokusić uprawę ogórka, ale tu trzeba podpory, już trzeba podlewać, już musi być żyzna gleba, żeby to były ogórki, a nie kwiat, nie roślina. Także słuchajcie, to co tu pokazałem, raz, dwa, trzy, cztery, mamy tak, witaminy błonnik, skrobia, sytość, witaminy, smak i antybiotyk jednocześnie, bo cebula ma właściwości bakteriobójcze. No i oczywiście białko, z którego tak naprawdę wegetarianie można przeżyć. Ja nie mówię tutaj o super odżywieniu, ale to jest przeżycie na wypadek paru miesięcy, gdzie do pół roku, gdzie nie będzie naprawdę jakaś sytuacja, gdzie będzie głód, będą sklepy zamknięte lub będzie jakaś dyskryminacja, gdyż nie przyjmiemy na przykład tego, co teraz trzeba przyjąć, tak jak zrobili tam w Węgrzech, że zamykali sklepy. Węgry czy Bułgary, bo też nie chcę teraz skłamać, także jak coś to mnie poprawcie w komentarzach. Tam doczytałem się w internecie takiej sytuacji, że nie wpuszczali ludzi, którzy nie przyjęli sobie szczepawki. To byli dyskryminowani, więc może być różnie. Dużo się mówi na przykład o osadach Słowian, o jakichś enklawach. Ludzie mądrzy, jak mają kapita, mają te 100 tysięcy czy ileś, to potrafią sobie wykupić za 50, za 70 tysięcy domek. Domek z jakimś malutką, z kawałkiem ziemi na przykład, to jest, niech to będzie 40 czy tam 60 arów, to wystarczy. To jest boisko do siatki. Naprawdę, jak ktoś mądrze, to tam można dwie szklarnie postawić, domek i jeszcze garaż, słuchajcie. To będzie się wyprowadzał, będzie uciekał tego całego systemu. Są pewne pogłoski, że już 8 maja ma rząd ogłosić nowy ład, nowe programy, słuchajcie, znowu związane z naszą pandemią, także trzeba się przygotować. Kolejne etapy, kolejne rzeczy, które doczytałem się, dosłuchałem, to jest to, że będzie zrównanie klas średniej z klasą boższą. Gdzieś tam nasi fachowcy, analitycy doszli do wniosku, że pieniądze żeśmy wypłacili, tak kiedyś mówiłem, trzymane są w banku albo są trzymane gdzieś w słoikach i Polacy nie skonsumowali tych pieniędzy, tylko trzymają na czarną godzinę. Też to się nie podoba. W ogóle organizacja taka, którą mamy w tej chwili ustrój, czyli PiS, w ogóle nie podoba się coś takiego, że jest, nie lubi firemek, nie lubi takich, tak powiem, prywaciarzy. Będą wszystko dążyli do ujednolicenia, więc może być różnie. Bo żeby podzielić bogatych, biednych i super bogatych, to trzeba komuś zabrać, żeby można było komuś dać. Także słuchajcie, ja się przygotowuję oczywiście rozsądnie, bo ja mam swoje lata, nie jestem jakimś dziadkiem, nie jestem jakimś fanatykiem tutaj, żeby tutaj, nie wiem, głosić jakieś orędzie, że będzie za chwilę koniec świata i tak dalej. Ale zachęcam, jak ktoś ma naprawdę podwórko, leżą jakieś graty, jakieś chwasty,
robić coś mądrego, proste, cieszy to oko i zawsze można coś zjeść. Tak jak mówię, cebula na szczypior, jeszcze raz tu pokażę. Tu możemy się posłużyć o ogórki, tu mamy już cukinię. Tylko to już wymaga naprawdę żyznej gleby, już jakiejś pielęgnacji. Także słuchajcie, pozdrawiam wszystkich. Życzę wszystkiego dobrego i oby nie sprawdziły się te dziwne rzeczy, które gdzieś tam usłyszę, gdzieś tam przeczytam, gdzieś tam obejrzę o tym całym nowym porządku świata, o tym całym programie Agenda 30, czy jak to się nazywa teraz dumnie. Być może wszystko wróci do normy i za niedługo będziemy się znowu cieszyć życiem. Także wszystkim wam życzę tego. I to był ostatni filmik już praktycznie o tematyce ogrodniczo-warzywnej, także teraz przejdę trochę do innych rzeczy, żeby troszeczkę ten kanał, tak powiem, dostosować do różnych potrzeb, różnych odbiorców, tak? Także zobaczymy, jak czas pozwoli. Będę się starał przynajmniej 3-4 filmy tygodniowo zrobić. Zobaczymy, jak to się uda. Wszystko trzeba pogodzić. Rodzina, praca, dom. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję, za obejrzenie. No i pozdrawiam. Trzymajcie się, prepersi. Cześć. Do następnego razu.